Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus. Dzień obrzezania dziecięcia był radosną uroczystością w Starym Testamencie. Zbierali się wtedy licznie znajomi, krewni i przyjaciele, winszowali matce, iż powiła dziecię nowego członka rodziny. A ojciec wśród radosnego oczekiwania wszystkich wygłaszał imię, jakie miało odtąd nosić. Matce Najświętszej nie były dane te radości. Nie było krewnych i znajomych w odosobnionym Betlejem. Radosne, życzliwe głosy nie napełniły domu. Cicha szopa lub jakieś inne biedne pomieszczenie, które tymczasem znalazł święty Józef, nie przybrały odświętnego nastroju. To nie był Nazaret, gdzie święta rodzina była kochana i otaczana szacunkiem. Najprawdopodobniej przy tej uroczystości był tylko obecny święty Józef i Najświętsza Dziewica. Dla wszystkich matek obrzezanie prócz radości miało w sobie i krople goryczy, bo ich dziecię wtedy znosiło pierwsze cierpienia. To też i dla Maryi była to chwila bardzo bolesna. Nie wahała się jednak ani na chwilę wypełnić prawa, nie otrzymawszy wyraźnej wskazówki, by nie zastosować się do niego. Wśród głębokiego religijnego skupienia modlitwy i bólu Maryi dokonał święty Józef przepisanej ceremonii. Zapłakało Boże dziecię, popłynęły pierwsze krople Jego Najświętszej krwi, która miała się kiedyś wylać aż do ostatka z Jego ciała, by swą zbawczą falą zmyć grzechy całej ludzkości. Następnie święty Józef z głębokim wzruszeniem wygłosił rytualną formułę, nadając dziecięciu synowi Maryi imię Jezus, które jej polecił nadać anioł. Tak się skończyła rzewna ceremonia. Odtąd już dziecię należało prawnie do zakonu. Otrzymało imię, które nie zamilknie na ustach ludzi i aniołów na wieczność całą. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, ceremonia obrzezania Jezusa była niezmiernie bolesna dla Matki Najświętszej, nie tylko dlatego, że wtedy dziecię jej bardzo cierpiało, ale przede wszystkim, że stanęła jej przed oczyma całkowita ofiara, której kiedyś miał dokonać Jezus na krzyżu. Patrząc na swe dzieciątko, na pierwszy jego ból, na pierwsze krople krwi,
widziała w nim tego typicznego ofiarnego baranka, który był tak wyrazistą figurą tego drugiego baranka Bożego. Patrzyła na słabe i delikatne swe dziecię, a przed jej oczyma przesuwały się sceny, gdy ten baranek będzie pojmany, bity, prowadzony na Kalwarię, a nie otworzy ust swoich ku skardze. Patrzyła matka na pierwsze krople krwi swego dzieciątka, a w duszy widziała jej całe strugi, które miały popłynąć u kolumny biczowania, wsiąkać w brud i pył jerozolimskich ulic i kalwaryjskiej drogi, spływać wielkimi zakrzepłymi kroplami z otwartych ran na krzyżu, a wreszcie wysączyć się aż do ostatniej kropelki z otwartej rany boku Jezusa. Wszystko to widziała, bo wiemy, że od chwili zwiastowania nie było przed nią nic zakryte. Nadano mu imię Jezus. Niewymowne było szczęście, gdy pierwszy raz nazwała swe dziecię tym najsłodszym imieniem Jezus. Ale nie mniejsza była i udręka. Jezus znaczy to samo, co Zbawiciel, Odkupiciel. Więc imię uprzytomnia Najświętszej Matce to dzieło, którego ma dokonać jej dziecię i cały sposób jego dokonania. Imienia tego nie nadawała Maryja sama, ale otrzymała z nieba polecenie, by nim nazwać swe dziecię. Ten fakt przypominał jej, że nie ma ona całkowitej władzy macierzyńskiej nad Jezusem, że on podlega w zupełności innej władzy, przeznaczeniu Boga, prowadzącego go drogą przez siebie wykreśloną ku odkupieniu ludzkości. A ona jest tylko chwilową jego opiekunką, dopóki nie przyjdzie dzień jego i godzina. Ona jest narzędziem przygotowującym ofiarę. O Matko moja, jakże nieubłagane cierpienie nawet przez to najsłodsze imię Jezus ściska serce Twoje. Ile razy wymawiałaś to imię, ile razy wołałaś na swe dziecię tym najsłodszym imieniem, tyle razy widziałaś straszną ofiarę, która czekała Jezusa. Czułaś, że On jest barankiem ofiarnym na zbawienie świata. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.